Już tylko 4 ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy, kto przejdzie do wielkiego finału. Czas na półfinał Euro 24. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Sytuacja jest jasna. Drużyna, która dzisiaj wygra, zagra w finale rozgrywek. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Tomku, czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcie Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym, walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. Strzela teraz! Nie, nie daje się zaskoczyć. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I teraz skuteczne wybicie piłki. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. A teraz zagranie do Kane'a. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Zagranie do Kierana Trippiera. Co zrobił Harry Kane? Szansa przy przełomie impas. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I pewnie wykańcza tę akcję z bliska. Prowadzą zatem 1-0. Widmer. Ebisze. Piłka opuściła plac gry. Out. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Foden przy piłce. To jest piłka do Bukayo Saki. Błąd Anglików. Oddają piłkę. Tak, bramkarz wychodzi. Piłka jest jego. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Będzie groźnie. Co teraz zrobią Anglicy? W dobrej sytuacji Kane. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Daleko dobrywa w pole karne. Wybija bramkarz. Ufał. Sędzia podyktował rzut wolny dla Anglii. Declan Rice przy piłce. Zagranie do Kierana Trippiera. Dobra, teraz obrona tego strzału. Kolejna znakomita interwencja bramkarza. Jeszcze utrzymał piłkę. Próba pressingu. Co zrobi? Doje. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie.
Kieran Trippier. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Tak jest! Wpadło! Czyli mamy wyrównanie. Cios za cios. Ależ nam się teraz zrobiło meczyko. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Mamy remis. 1-1. Declan Rice. Harry Kane. Alexander Arnold. Declan Rice. Bellingham przy piłce. Dobrze się teraz zastawia. Bellingham! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Anglicy mają rzut rożny. Dobra okazja, by objąć prowadzenie. I już nic z tego rożnego nie będzie. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Declan Rice. Kane. Bukayo Saka. Harry Kane. Podanie do Rice'a. Piłka wybita spod nóg rywala. Jude Bellingham. Anglia zbliża się do bramki rywali. Uwaga, szansa na prowadzenie! Foden. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Uwaga, będą prowadzić! Piłka w siatce! Prowadzą! Teraz zespół przeciwny musi odpowiedzieć. Choć do końca tego półfinału zostało jeszcze dużo czasu. Trippier. Kane otrzymuje teraz piłkę. Zagranie do Kierana Trippiera. Okazja przed nim teraz. Tak jest! Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o popełnienie. Granit Xhaka. Sędzia pozwala grać dalej. Freuler. Uderza na bramkę. Znakomita interwencja. Znakomita. Foden przy piłce. Kieran Trippier. Anglia próbuje teraz skrzydłem. Jest szansa, uderza. Zablokowany ten strzał. Tak, i kolejna bramka. 3 gole przewagi. To jest przepaść. Widmer. Ma trochę miejsca na skrzydle. Może ruszyć z piłką. Ale świetnie teraz broni Sommer. Embolo.
sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Bukayo Saka. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Czy trafi do siatki? Bardzo dobrze teraz to broni. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. I strzela! Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Ebisze. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Ofensywna akcja Phila Fodena. Czy to wykorzysta? Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Skompletował hat-tricka! Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Ależ ma żelazne nerwy! Kieran Trippier. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Trent Alexander-Arnold. Phil Foden. I teraz zbiega do środka. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Saka otrzymuje podanie. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Teraz okazja przed nim. Znowu doskonale zablokowane uderzenie. Rykoszet i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Piłka wybita, skuteczna interwencja obrońcy. Prowadzi piłkę, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Embolo. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Phil Foden. Zdecydowanie, ale czysto. Uwaga, będzie okazja! Ależ zmarnowana i jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bramka. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Piłkę ma teraz Alexander-Arnold. Dobre wyjście z linii bramkowej. Doje. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Czy wykorzysta tę okazję?
niesamowita historia. Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia, a teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gol. Futbol jest okrutny, można by zacytować pasy. Jednobramkowa przewaga, 5-4. Gej. Jude Bellingham. Błąd Anglików. Oddają piłkę. Granit Xhaka. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Trent Alexander-Arnold. A teraz zagranie do Kane'a. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Ruben Vargas wrzuca piłkę w pole karne. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. I mamy teraz celne podanie. Radził sobie z przeciwnikiem. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Radzi sobie teraz z obroną. Kane otrzymuje teraz piłkę. Saka czeka na piłkę. Phil Foden. Bronił to, ale co teraz? Ewidentny spalony, szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej, tu trzeba było wykazać się i refleksem, i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. I piłka odbita na aut. Show. Trippier. Luke Show. Alexander Arnold. To jest piłka do Bukayo Saki. Trent Alexander Arnold. Bellingham przy piłce. Phil Foden. To obrona. Bramkarz utrzymuje swą drużynę w grze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić. Przy dwóch golach straty byłoby piekielnie trudno. Tak trzeba bronić w szesnastce. Co teraz wymyśli? Budują atak. Wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Jude Bellingham. Kane. Próba odbioru i przerwany atak.
Elisze. Zakaria dostaje piłkę. Okafor. Mamy strzał. Świetnie zablokowany strzał. Kieran Trippier. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Przegrywają jednym golem, a koniec blisko. Może i mamy wyrównującą bramkę. No, czasu do końca jest bardzo mało. Chyba będziemy mieli dogrywkę w tym półfinale. Spójrz teraz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie? Wyrównali i mamy niedowiary. 5-5. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone 2 minuty. Za linii bocznej wznowią grę Anglicy. Jude Bellingham. Podaje do Fodena. I widzę żądaną strzału. Gol! A więc jednak może nie będzie dogrywki. No i mamy gwizdek. Koniec meczu. Reprezentacja Anglii awansuje do... Zdecydowanie należał do Fodena.